No dobra, dotarliśmy do kolejnego tajemniczego. Kolejnego tutaj z okolic Suwalszczyzny miejsca. Tajemniczego miejsca, jakim jest to wzniesienie, które jest widoczne za mną. Na mapach jest ono oznaczone jako Szweda Mogiła i wszyscy kojarzą to z jakimś tam, nie wiem, Szwedem, czyli obywatelem szwedzkim. Co nie jest chyba do końca prawdą. Różne są teorie na ten temat. Bardziej poprawnie należałoby mówić na to wzgórze Świda Mogiła. Świda, albo Swida. No, Świda chyba. Świd, czy Swid był tutaj ziemianinem, zarządzał majątkiem okolicznym i włościami i gdzieś tam w którymś momencie swojego życia zażyczył sobie, żeby być pochowanym tutaj na tym wzniesieniu, co po śmierci stało się faktem. No faktem, no właśnie nie wiadomo, czy to jest fakt, czy to nie jest fakt. Poglądy są różne. Nawet miejscowi ludzie nie do końca tę historię weryfikują i potwierdzają. Zajrzymy tam na górę. Powinna być widoczna takie wypłaszczenie, które by potwierdzało fakt istnienia cmentarza jakiegoś na tym wzniesieniu. Za chwilę tam będzie. Po przeskoczeniu przez pasu daje się tutaj dość swobodnie przejść. Jest łączka. W tej chwili nie rośnie żadne zboże, żadne żytko, czy inna pszenica. Także spokojnie podążamy w kierunku Świda albo Świda Mogiły. Teraz po wejściu w Krzadyle z górki wychodzimy właśnie na owo wypłaszczenie. W każdym razie ewidentnie jest tutaj jakaś luka w drzewostanie, która mogłaby sugerować, że coś tu jednak było. Coś, czytaj, cmentarzyk. Jesteśmy już na samiusieńkim szczycie wzgórza pod tytułem Szweda Mogiła. Czy Swida Mogiła, czy... No, nie wiem. Pozostawiam do własnej interpretacji. Ja na to będę mówił Świda Mogiła. Co jest charakterystycznego? No faktycznie jest tutaj teren bardzo taki wypłaszczony, tak jakby tą górę uciął. Jest las taki, powiedziałbym, iglasty, ale odgrodzony pasem brzóz. No te brzozy nie są jakoś mega stare, ale może one tutaj tak po prostu od zarania dziejów wyrastają. Co by sugerowało, że to może być właśnie jakiś cmentarzyk. Podobno miejscowi ludzie doszukują się tu, albo doszukiwali jakichś resztek po ogrodzeniu, jakimś parkanie, murze, nie wiem, coś w tym stylu. No w tej chwili tutaj są jakieś krzadyle i paprocie i trudno coś stwierdzić. Nie ma też żadnego nagrobka, żadnej mogiły. No i należy tylko albo wierzyć w taką tezę, że tutaj leży pochowany Świda, albo że jest to bujda na resorach tak zwanych. Jak się przejdzie przez linię brzózek, o której wspomniałem, to wychodzimy na takie zbocze dosyć łagodne, takie pofałdowane. No i na tym zboczu rośnie cmentarny barwinek. Ja nie wiem, czy to jest wystarczający dowód na to, żeby twierdzić, że tutaj są jednak jakieś nagrobki, czy tutaj był jakiś cmentarzyk.
ale dużo na to wskazuje. A czy był tutaj świdak gdzieś pochowany, czy tam w jakimś wyróżnionym miejscu, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, czy w ogóle to jest prawda, no ale to już o tym wspominałem. Historia mogiły, o której mówimy w tym filmiku, jest i była na tyle frapująca, że postanowiłem zrobić mały update po rocznej przerwie. No i co się okazało? Znaczy, istnieje tutaj kilka wersji stojących ze sobą w małej sprzeczności. Otóż z przekazów słownych, takich z ojca na syna, z dziada i tak dalej, i tak dalej, wynika, że tutaj, na tej, gdzieś w tym miejscu, znajduje się grób Aleksandra Świdy Baranowskiego. To był oficer Wojska Polskiego w latach klęski napoleońskiej w 1812 roku. Z kolei inny przekaz mówi, że pan Świda Baranowski, czy Świda Baranowski nabył tutaj okoliczne ziemie w okolicach wsi Sudawskie. Był panem na Włościach, można powiedzieć, i zażyczył sobie właśnie, żeby go pochowano tutaj na tym wzgórzu. Inny przekaz mówi z kolei, że pan Aleksander Świda Baranowski nabył tę ziemię dopiero w roku 1879, a więc 65 lat po tym, jak był oficerem Wojska Polskiego. No, jeśli był jeszcze był pułkownikiem w dodatku, jeśli był pułkownikiem, no powiedzmy, że musiał mieć ze 30 lat minimum, no to by wynikało, że on tę ziemię nabył mając 90 parę lat. No trochę wydaje się to mało prawdopodobne, więc gdzieś tutaj jest jakiś błąd w tych przekazach i nieścisłość. Trudno to w tej chwili zweryfikować. Podobno gdzieś tutaj na tym wzgórzu zachowały się jakieś ślady obmurowań tego nagrobka, jakieś kamienie. No niestety tutaj w tej chwili w lipcu zlokalizowanie tego miejsca jest praktycznie niemożliwe. Jest faktycznie to takie wypłaszczenie, na którym ta mogiła mogła być. Natomiast no, musimy uwierzyć tej fajnej historii i już definitywnie nazywać to wzgórzem Świdy w zasadzie, tak? Bo jeśli on był Aleksander Świda, no to poprawnie należałoby to odmienić Świdy Mogiła. Świdy, tak, mogiła, a nie Świda mogiła. No tu jest cała masa różnych błędów popełnionych, czy to tam przez kartografa, który nazwał to miejsce Szweda mogiłą, poprzez no, trudność w odmianie tego nazwiska. Jeśli on jest Świda, no to powinno się chyba mówić Mogiła Świdy. Tak mi się wydaje. Bardzo ciekawa historia. Warto tutaj przyjść, zobaczyć to miejsce, chociaż dla laika no to nic specjalnego. No, tam górka trochę, trawy rośnie i tyle. Ale ile tu historii jest?